Oto i on, Sony 35mm f1.4 G Master, czyli najnowsze dziecko japońskiej myśli technologicznej, inżynierów od Sony. A ja miałem przyjemność fotografować nim przez ostatnie dwa tygodnie, a więc pokażę Wam jakieś zdjęcia, pokażę Wam porównanie do 35mm f1.4 z Distagona, pokażę Wam porównanie do 35mm f1.8 od Sony. Zobaczcie, jak wyglądają zdjęcia i, i powiem Wam co o nim myślę. Zaczynam jazda. Mm. 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 Witajcie nudziarze! Z tej strony Maciej Magic Suwałowski, wasz najnudniejszy Janusz, fotograf ślubny, ambasador Sony na najnudniejszym kanale na YouTube Boring TV, gdzie ja i Tomek Testujemy różnego rodzaju sprzęty. Oto więc 35 G Master. Słuchajcie, coś. Co marzyło mi się już od jakiegoś czasu. Jeżeli oglądacie ten kanał, albo mieliście okazję oglądać mnie na różnego rodzaju live'ach, co jakiś czas napominałem, że bardzo chciałbym, żeby powstała taka 35 wielkości. właśnie 24,14 G Master, czyli jakby od momentu premiery tej 24 zamarzyła mi się taka 35 i przyznam szczerze, że się nie spodziewałem, że się pojawi. Nie spodziewałem się, że pojawi się tak szybko, ale oto jest w mych rękach ten obiektyw. I powiem Wam szczerze, że to jest w tym momencie czwarta, 35 Piątka produkcji Sony do systemu Sony E, poza jeszcze wieloma trzydziestkami, piątkami, które mamy od różnych innych producentów, które są też natywne teraz dla Sony, więc no mamy w tym momencie wysyp trzydziestek piątek. Natomiast ja osobiście używałem, odkąd jestem w systemie Sony, używałem na początku właśnie trzydziestki piątki 1,4 Zeiss Distagon do momentu premiery trzydziestki piątki 1,8, dla której to jakby poświęciłem tą, 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 tą działkę przysłony, 2 trzecie przysłony, czyli przeszedłem z 1.4 na 1.8 ze względu na wymiar, tak? Na wymiar, rozmiar tego obiektywu. No więc dlaczego w zasadzie, możecie się zapytać, dlaczego jesteś tak podekscytowany tą 35-ką 1.4? Dlaczego tak mówisz, że ci się marzyła? Dlatego, że miałem właśnie taką cichą nadzieję od, od momentu premiery 24 1.4, że to jest możliwe, że to jest możliwe zrobić 35 1.4, która będzie bardzo kompaktowa, a jednocześnie będzie na pełnym wypasie. I tak też się stało z tą 35, więc zacznijmy od pierwszej części, zacznijmy od budowy tego obiektywu i konstrukcji tego obiektywu, więc na pierwszy rzut oka jak już bierzemy to do ręki, no to to co nam przychodzi do głowy jest to brat bliźniak 2414. zobaczcie na te obiektywy obok siebie, który jest po prostu troszeczkę minimalnie większy. Minimalnie grubszy, minimalnie wyższy. Średnica filtra na górze jest ta sama 67 mm, aczkolwiek 35 mm ma trochę tutaj yy, ogólnie większą średnicę samego obiektywu, więc jest jakby taki trochę grubszy w ręku. Troszeczkę cięższy. No i niewiele wyższy. Czyli co my tu mamy, jeżeli chodzi o, o konstrukcję? Mamy, mamy pierścień przysłony, jak to w obiektywach typu G Master teraz, teraz wszystkich w zasadzie mamy. Przysłona przełącza się tutaj może się przełączać skokowo od 1,4 do. F16 i na końcu możemy ją przełączyć w tryb auto. Musimy wtedy z takim trochę z więcej oporu, żeby przełączyć w tryb auto, co jest bardzo wygodne, bo 1.4 Cysa, który też ma pierścień przysłony, tutaj jest 16 na, na auto nie ma praktycznie żadnego oporu, ona po prostu schodzi na to auto, więc na przykład dla mnie ja nie fotografuję używając pierścienia przysłony. Ja fotografuję w trybie tutaj A i na aparacie. Pokrętłem ustawiam sobie przysłone. To jest było dosyć upierdliwe w cais że dosyć często mi się to zdarzało, że z A przeskakiwało mi na F16 i nagle biorę aparat do ręki, wszystko jest ciemne i co się dzieje, muszę przełączyć się na, na A z powrotem. No tutaj takiego czegoś nie będzie, tak jak w 24. To przełączenie między właśnie 16 i A jest jakby dużo cięższe do wykonania. Możemy też przełączyć, tutaj mamy guzik click on. I off, czyli możemy się połączyć w tryb Dekliku, czyli do filmowania mieć płynne, płynną zmianę przysłony na całym zakresie. Co mamy dalej? Mamy przycisk funkcyjny, jak teraz to we wszystkich w zasadzie obiektywach sony, czyli możemy sobie przypisać z pozycji menu ten guzik do jakiejś funkcji, no i mamy przełącznik Autofocus, manual focus, to też jest bardzo wygodną sprawą, no i oczywiście pierścień ostrzenia. Jak ten obiektyw ma się w porównaniu z 35, 1,4. Otóż no, różnica jest zdecydowanie odczuwalna. 35 G Master jest, jest, jest lżejszym obiektywem, jest mniejszym obiektywem, jest ogólnie takim bardziej kompaktowym wykonaniem. Więc dużo lepiej, moim zdaniem, takie właśnie mniejsze obiektywy leżą właśnie na body. Już mam taką cichą nadzieję, że teraz Sony będzie wypuszczało same takie G Mastery i czekam teraz na 50 G Master, może jakąś 1,2 tej wielkości. Nie pogardziłbym. Ta obudowa oczywiście tutaj w tym G Masterze w porównaniu z, z, z Zeissem jest wykonana z innego materiału. Jest taki ma całą metalową obudowę, dlatego też jest, też jest bardzo ciężki. Tutaj ten pierścień przysłony też jest bardzo, bardzo duży. Nie ma, nie ma, ma, przy, ma przycisk D-click, ale nie ma przycisku przełączania manual focus na autofocus, co może być w niektórych przypadkach przydatne na o obiektywie, więc jakby to mamy w tej konstrukcji 35 G Master, jak ona się ma do 35 1.8, no wiadomo, jest większa, ale ta różnica tutaj między nimi jest już znacznie znacznie mniejsza niż między 35 1.8 Sony a a distagonem 35.1.4, więc tutaj, jakby ta decyzja, że okej, okay, zależy mi na lżejszym obiektywie, niekoniecznie będzie taka, taka oczywista, że no to już masz, możesz wziąć tą 35.1.8 tylko. Nie. Teraz już można faktycznie będzie rozważać tą 35.1.4 jako kompaktowe wydanie 351-4, bo nie ma żadnej tak małej 35, 1, 4 do sony z autofokusem. Większość będzie właśnie wielkości tego distagona. Sigma będzie nawet chyba większa niż distagon. Mamy jeszcze Samian, który jest też taki sam, jeżeli nie większy niż distagon. Tak więc, więc tutaj mamy krok do przodu w kwestii jakby zmniejszenia tego wymiaru. Oczywiście me mega ważne jest to, jak ten obiektyw jest zbudowany i że jest mały, bo myślę, że to jest jedna z jego unikatowych cech w tym momencie. Natomiast wiadomo, że wszyscy przyszliście tu, żeby obejrzeć zdjęcia przykładowe. Więc słuchajcie, dostęp ten obiektyw no, niestety w połowie listopada, czyli w zasadzie e, nie ma sezonu ślubnego, bo już jest połowa listopada i. Połowa pandemii, więc, więc nie, nie ma ślubów. Nie mogłem go przetestować za bardzo w takiej akcji na ślubie. Mam nadzieję, że niedługo taką okazję będę miał. Natomiast wziąłem ją ze sobą na dwie sesje. Zrobiłem dwie sesje par, wziąłem na taką sesję biznesową, którą robiliśmy z nudnymi chłopakami. No i zrobiłem trochę zdjęć takich prywatnych, codziennych tym obiektywem, bo jakby używałem tego jako podstawowy. Obiektyw. I teraz co myślę o obrazku? No, ten obiektyw to jest bestia, to jest totalna bestia. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy od razu na pierwszy rzut oka, jest to niesamowita ostrość tego, tego obiektywu. No, ostrość tak duża, że nawet właśnie fotografując 1.4, a ja fotografowałem głównie właśnie na słońcu F1.4, korzystając z A7R4, czyli na 62 megapikselach, i mimo bardzo płytkiej głębi ostrości, no to tam, gdzie ten obiektyw ma być ostry, jest piekielnie, Ostry. Jedyny obiektyw, który po, po przychodzi mi do głowy, który jest podobnie ostry to 135.18 G Master. Jeżeli mieliście okazję testować, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Mam takie wrażenie, że ten obiektyw jakby jest gotowy i czeka na większe matryce jeszcze. Że Sony jako producent matryc ma już pewnie jakąś tam roadmapę za ile lat jakie y, konkretne wartości, nie wiem, megapikseli będą, będą dalej produkowane. I myślę, że to, że, tak, że ten obiektyw jest gotowy na takie 100 megapikseli to, to spokojnie. Jeżeli chodzi o Autofokus Ten obiektyw, jak teraz wszystkie chyba G Mastery na chwilę obecną są wyposażane w te liniowe silniki, one się nazywają XD, które sprawiają, że jakby te przejście autofokusa po całym zakresie jest bardzo szybkie. No i mogę potwierdzić skuteczność tego działania. Obiektyw jest niesamowicie szybki, bardzo szybko jakby przechodzi właśnie z bliskiego ostrzenia na, na dalekie ostrzenie. Aczkolwiek testując go w zestawieniu z Zeissem Distagonem, no tamten obiektyw też był niesamowicie szybki, więc trudno wyłapać taką różnicę, żeby, żeby czegoś brakowało. Myślę, że ciężko już na pierwszy rzut oka odczuć, że coś ma być jeszcze szybciej niż już, już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co jest, ponieważ jakby ta technologia w tym momencie autofokusa jest, 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 jest niesamowita i te szybkości, naprawdę, przeskakiwania, są bardzo, ale to bardzo. Szybkie. No dobra, ostrość, ostrością, autofocus autofocusem, wiemy, wyostrzymy, złapiemy ostrość, wszystko będzie ostre, co natomiast się dzieje jakby dalej, co się dzieje z tym rozmyciem, czy to rozmycie jest satysfakcjonujące, czy jest fajnie, czy ten obrazek ładnie wygląda. Specjalnie pod tym kątem jakby te sesje, które realizowałem, pierwsza, zrealizowałem ją z samego rana, był to, był to poranek, fotografałem Adama i, i, i Sonię przy wschodzącym, Słońcu w takiej zimowej aurze, żeby właśnie mieć jakieś takie miniące się, słuchajcie, śnieżne elementy gdzieś tam w, w tle. Na drugą sesję, którą robiłem, jakby robiłem ją wieczorem, kiedy jest już ciemno, wykorzystując światła ulicy, wykorzystując jakieś dekoracje takie przed. Świąteczne, no i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego braska. To rozmycie jest bardzo przyjemne, jest bardzo gładkie, bardzo podobne do Distagona. Nie ma tutaj dużej różnicy między tym rozmyciem, aczkolwiek powiedziałbym, że w przypadku G Mastera ono jest takie jeszcze troszkę łagodniejsze i trochę bardziej skorygowane na rogach. W kulki bokechu tworzą się dosyć okrągłe i bez cebulek w środku mamy minimalne aberracje chromatyczne, które jakby w ogóle mi osobiście nie przeszkadzają. Fotografowałem też trochę pod słońce, gdzie obiektyw zachowuje zarówno i kontrast, i ostrość, i kolorystykę pod słońce, tutaj nie ma problemu. Jedyne, na co mógłbym narzekać, co jest moim osobistym cierpieniem w tym momencie, że ten obiektyw, nie udało mi się uzyskać flary z niego. Mówię, że to jest moim osobistym cierpieniem, bo ja lubię flary, a w dzisiejszych czasach wszystkie obiektywy są tak produkowane, żeby nie flarować, bo flara uznawana jest za, za błąd obiektywu, za wadę obiektywu. A teraz spójrzmy, spójrzmy jeszcze na porównanie obrazka z 35 1,4, żebyście sami mogli właśnie zobaczyć, jak, jak ten bok się rozkłada. Tak jak mówię, obrazek wydaje się zbliżony, natomiast duży plus dla G-Mastera, jeżeli chodzi o ostrość w stosunku do Distagona, który mogłoby się wydawać, że jest obiektywem ostrym i bezproblemowym, i uznawanym za jednak obiektyw topowy, więc jakby porównując 35 14 G Master z 35 14 Distagon, wydaje mi się, że G Master jest zdecydowanie lepszym wyborem, ponieważ dostajemy wszystko, co mieliśmy w Distagonie, plus mamy jeszcze ostrzejszy obiektyw, jeszcze większy trochę ten bokeh, w mniejszym opakowaniu, więc jakby win 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 win. I do tego ten obiektyw, z tego co się orientuję, będzie wyląduje na tej samej półce cenowej, na której właśnie był Distagon, czyli okolice tysięcy zł. Nie znam dokładnie ceny na chwilę obecną, ale myślę, że to będzie właśnie podobna cena do 24 G Mastera. Natomiast nie wiem co do końca stanie się z Distagonem, czy jakby on zniknie całkowicie z rynku, czy jakby zostanie jego cena obniżona, bo nie wyobrażam sobie, żeby teraz te dwa obiektywy od Sony jakby były dostępne i to w tej samej cenie, no bo wybór G Mastera jest tutaj dosyć oczywisty. Jak natomiast zestawia się jakby ten G Master z wszystką piątką 18. I teraz tak, no w moim przypadku i wiem, że wielu moich znajomych fotografów tak samo wybrało wszystkie piątkę 18 versus 14 właśnie ze względu na rozmiar i ze względu na to, że w większości przypadków ta różnica między 18 a 14 nie będzie tak widoczna. E, tutaj to jest trochę inna rozmowa, bo teraz ta różnica nie jest aż tak duża. Jeżeli chodzi o rozmiar, tak jak mówiłem, możemy już się zdecydować na wszystkie 1.4 i niewielkim kosztem rozmiaru mamy jednak tą przysłonę 14, więc mamy ten to większe rozmycie, no rozmycie wiadomo, ono będzie inne w 18 a 14, jakby ten background blur rozmycie w tle będzie się zupełnie inaczej prezentowało w obiektywie o przysłonie 1.4, więc tutaj jest duża różnica cenowa między tymi obiektywami. Wiadomo, że jeżeli ktoś potrzebuje budżetowy, budżetowy wariant, to albo musi iść w jakąś kolumbrynę od innego producenta 1.4, albo musi iść właśnie w coś mniejszego typu 1.8. Jeżeli ktoś natomiast nie ma problemów budżetowych, to myślę, że znowu 35 1 1.4 wydaje się być wyborem dosyć oczywistym, zwłaszcza, że w tej cenie Zostajemy naprawdę niesamowite szkło, praktycznie bez wad, a jednak 35, jak mówiłem, w większości przypadków, przynajmniej dla mnie fotografa ślubnego, dla moich kolegów z branży będzie obiektywem podstawowym, który będzie mieli nabody przez większość swojego czasu, więc tutaj mamy w tym momencie możliwość posiadania naprawdę bestii nabody przez większość naszego dnia. Dla mnie osobiście tak, czekałem na to, tak, dostałem to dokładnie takie, jakie ja sobie wymarzyłem, nawet jeszcze lepsze, no jeżeli miałbym pewnie marzyć już tak totalnie od czapy, to wymarzyłbym sobie, żeby jeszcze miał jakąś niesamowitą flarę, więc piątka 18 niestety wyląduje na stałe pewnie w, w, w szafie do jakichś takich okazji typu właśnie wyjazdy, gdzie niekoniecznie zależy mi na tej różnicy między 1.4 a 1.8, a zależy mi już tylko i wyłącznie na bardzo kompaktowym wariancie. No i będzie bardzo fajnie prezentowała się z A7C, na przykład. Natomiast 6,5-14 na stałe myślę, zawita w mojej torbie. I tak, jeżeli mogę sobie rzucić kolejne moje marzenie na wiatr, skoro inżynierowie Sony tak chętnie je spełniają, to życzę sobie teraz 50 G Master 1.4 albo 1.2 w jakimś małym kompaktowym wydaniu. Czekam na to w takim razie. A Wy co myślicie o tym? Jesteście trzydziestkopiątkowcami? Jakby fotografujecie trzydziestkami piątkami? Czy to jest dla Was obiektyw też ze sfery marzeń? Czy jednak wolicie wszystkie piątki, które już macie i w ogóle się nie zastanawiacie nad zmianami swojej podstawowej trzydziestki piątki? Dajcie znać, co myślicie w komentarzu i widzimy się następnym razem. Dzięki wielkie. Tymczasem, borem, lasem. Pa, pa!